powiedzieć, że przedsiębiorstwo transportowe, jakie jest, każdy widzi, bo każdy się z nim zetknął. Każda z dziedzin nauki definiuje pojęcie przedsiębiorstwa transportowego na swój własny użytek. Wychodząc z definicji przedsiębiorstwa, sięgając do nauk prawnych, można powiedzieć, że tam zawarta definicja odwołuje się po pierwsze do cech identyfikujących przedsiębiorstwo, czyli jego nazwy, do praw własności, do koncesji, patentów i licencji oraz majątkowych charakterystyk prowadzonych działalności gospodarczej. Z punktu widzenia ekonomicznego, przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą w celu pomnażania własnej wartości rynkowej wyodrębnionej pod względem prawnym, organizacyjnym, techniczno-technologicznym, działającym na własne ryzyko. Można zatem powiedzieć, że charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego uwarunkowana jest w przedmiocie działalności. Można ten przedmiot umieścić w przedsiębiorstwach usługowych, zaspokajających określone potrzeby, w tym usługi przemieszczania. Zatem przedsiębiorstwo transportowe to przedsiębiorstwo usługowe, posiadające osobowość prawną lub będące osobą fizyczną, która wykonuje zarobkowo przewozy. Zamiennie z pojęciem przedsiębiorstwa transportowego używane jest pojęcie przewoźnika. Przewoźnik w Polsce to uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej podmiot, której przedmiotem jest przewóz osób lub ładunków. Z dziedzinowego wyodrębnienia przedsiębiorstw transportowych wynika charakterystyka gałęziowa tych przedsiębiorstw. I tutaj możemy wyróżnić przedsiębiorstwa transportu drogowego, przedsiębiorstwa transportu kolejowego, przedsiębiorstwa transportu lotniczego, morskiego i śródlądowego. Podstawowymi cechami zatem przedsiębiorstw transportowych jest to, że mają ograniczony dostęp poprzez konieczność uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń do zawodu przewoźnika, usługowy charakter, przestrzenny charakter działalności, jak też konieczność korzystania z infrastruktury, która ma charakter publiczny. Można zatem powiedzieć, że przedsiębiorstwo transportowe to każda zorganizowana forma podażowej strony rynku usług przemieszczania posiadająca osobowość prawną, ekonomiczną i charakteryzująca się specyficznym produktem, jakim jest usługa transportowa.